W tym filmie powiem więcej o raportach podstawowych w SAP Business One. Do tej pory zajmowaliśmy się wprowadzaniem danych. Teraz skupimy się na dostępnych raportach. W SAP Business One jest wiele gotowych, standardowych raportów oraz narzędzi bardziej zaawansowanych do ich generowania, które omówię w osobnym filmie. Jest kilka miejsc, w których dostępne są raporty. W każdym module ostatnią pozycją menu są raporty, które zawierają raporty dla tego właśnie modułu. W przypadku księgowości będą to raporty finansowe, w przypadku CRM będą to raporty CRM, w przypadku sprzedaży będą to raporty sprzedaży itd. Każdy moduł zawiera zestaw takich raportów. Dodatkowo te same raporty zamieszczone są zbiorczo w module raporty na samym dole menu. Na przykład raporty sprzedaży i zakupu są połączone w jeden obszar. Zobaczmy inny przykład. Raport lista pozycji nierozliczonych znajduje się w kilku modułach. Można ten raport uruchomić na przykład z poziomu ekranu głównego, pod warunkiem, że został ustawiony odpowiedni widżet, który to umożliwi. W tym przypadku widzimy wizualizację procesu sprzedaży. Niebieskie strzałki dają dostęp do raportów. Znajduje się tutaj wspomniana wcześniej lista pozycji nierozliczonych. Czyli ten sam raport można uruchamiać z kilku różnych miejsc. Innym sposobem dotarcia do raportu jest wpisanie jego nazwy w menu wyszukiwania. Ten sam raport znajduje się w różnych modułach. Ten raport pokazuje wszystkie otwarte dokumenty i może pracować w wielu różnych rodzajach plików. Tak więc otwartym dokumentem w tej chwili jest zlecenie sprzedaży, ale mogą to być właściwie wszystkie istotne dokumenty sprzedaży, zakupu czy produkcji. Żółte strzałki pozwalają przejść do poszczególnych dokumentów. Ale nie tylko. Mogę na przykład sprawdzić listę brakujących towarów lub listę otwartych zleceń produkcyjnych. W przypadku zleceń produkcyjnych mogę dodatkowo zastosować filtr, wybierając zaplanowane. Mogę wybrać z Shiftem lub Kontrolem kilka zleceń i zmienić zbiorczo ich status na zatwierdzone. Poza raportami tabelarycznymi, SAP Business One oferuje wiele narzędzi do generowania raportów, takich jak na przykład analiza interaktywna Excel czy analiza uniwersalna. Ponieważ są to narzędzia nieco bardziej zaawansowane, zostaną omówione w osobnych filmach.